Koszalinem rządzą studenci. Rozpoczęły się 39 już juwenalia. Monika Kuzioczapka, witam serdecznie. Zaczynamy tło wydarzeń, a ze mną Bartłomiej Struski z Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. Dzień witam dobry serdecznie. Pani, dzień dobry państwu. Jak się bawicie do tej pory? No wczoraj już odbył się pierwszy dzień na osiedlu akademickim, co prawda jeszcze nie mieliśmy klucza do bram miasta, ale dzisiaj już go zdobiliśmy. możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w tym tygodniu w Koszalinie rządzą studenci, co prawda tylko przez tydzień, ale yy, ma, mamy nadzieję, że to będzie efektywne i dobre rządzenie. No podsumowując pierwszy dzień można powiedzieć, że było co najważniejsze dla nas i dla władz miasta, dla władz uczelni bezpiecznie. Nie wydarzyły się za żadne większe incydenty, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i rozpoczęliście na sportowo, bo na wodnej dolinie odbyły się konkurencje, biegi, regaty kajakowe i siatkówka plażowa. Yy, tak. I... Pierwsza w sumie impreza tego rocznego tygodnia kultury studenckiej odbyła się na Wodnej Dolinie. Jest to taka impreza, która odba się w tym roku po raz pierwszy, ale myślimy już po wynikach jej, że będzie to długoletnia współpraca z Wodną Doliną. Bardzo pomogło nam w tym studium wychowania fizycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. No właśnie, I... oni razem z wami świętują. Tak, prawda? Jest, jesteśmy jednym miastem, jesteśmy studentami, więc nie wyobrażamy sobie, aby to święto nie było przeżywane przez nas wspólnie. Sporo studentów pojawiło się wczoraj na tej Wodnej Dolinie, czyli dobry był pomysł, żeby postawić na sport. Pomysł był świetny. No, młodzież sport kocha, studenci tak samo. I myślę, że warto iść w tą stronę aktywności fizycznej, jeżeli chodzi nie tylko o Juwenalę, ale i o całą społeczność akademicką, całą kulturę studencką. No właśnie, odeszliście trochę od koncertów, prawda? Bo nic przy, na osiedlu akademickim się nie dzieje. Nie ma sceny, nie ma namiotu. Przez internet przelała się trochę fala hejtu, jeżeli o to chodzi, prawda? Mhm. Znaczy powiem szczerze, że rozumiem też wszystkie obawy studentów, no ale sytuacja finansowa parlamentu troszeczkę się zmieniła, troszeczkę budżet został zmniejszony w tym roku. I też ch chciałbym zaznaczyć, że Parlament Studentów to nie tylko organizacja juvenaliów, to także koła naukowe, które nie wyobrażamy sobie zaprzestać finansowania. To także wiele innych imprez, konferencji naukowych, które są sfinansowane ze środków parlamentu. I stanęliśmy po prostu pod y wyzwaniem: czy zrobić juvenalia, zrobić koncerty i automatycznie zamknąć całą działalność studencką do końca roku. No, wydało nam się, że odpowiedź na to pytanie była prosta i podjęliśmy taką, nie powiem, powiem szczerze, trudną decyzję. Że nie, nie, nie organizujemy koncertów my jako parlament, jako Politechnika. Staramy się studentom zapewnić jak najatrakcyjniejsze jowenalie, ale jednak kontynuować tą działalność studencką do końca roku. Czyli co, dostaliście pulę pieniędzy? Jaka, jaka to była kwota? W tym roku na działalność parlamentu studentów zostało przyznane 150 tysięcy plus. Ma, będą na pewno jakieś tam jeszcze dodatkowe środki z uczelni, ale pula, którą my przeznaczamy na działalność całoroczną parlamentu, wynosi 150 tysięcy złotych. Z tego na same juwenalia ile potrzebujemy? 20 tysięcy zagospodarowaliśmy. Plus yy, rektor nam dofinansował to, co jest najważniejsze, czyli ochrona, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli nie stać nas na ochronę, nie stać nas także na imprezę. Bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze. Yy, ale bawić się będziecie. Miasto zaproponowało Wam. Koncerty w tak. ramach urodzin miasta. Mhm. urodzin miasta. Dokładnie. My nie organizujemy koncertów jako parlament, jednak no tutaj możemy także liczyć na miasto. Jest w tym w tydzień kultury studenckiej, odbywają się dni koszalina, czyli bracia cugoscy, Red Lips w piątek. W sobotę dzięki uprzejmości galerii MK możemy świętować jej nowe otwarcie przy koncercie Margaret. Mhm. I tam też będzie takie uroczyste zakończenie, tak? Tak, uroczyste, mają tak być. uroczyste zakończenie Tygodnia Kultury Studenckiej, połączone z otwarciem galerii MK, u, zakończone uroczystymi fajerwerkami, na co mam nadzieję, że studenci zjawią się licznie. Czyli wspólnie z mieszkańcami koszalina będziecie świętować. Dokładnie, tak z, to można powiedzieć. Społeczność akademicka to tak naprawdę cały koszalin. Mhm. No tak, nie ma, nie ma namiotu koło akademików, nie ma sceny, zamknięta jest kreślarnia. Gdzie wy się spotykacie? Jak na razie sprzyja nam pogoda, więc studenci sobie świetnie radzą sami bez klubu studenckiego. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca tygodnia. I po prostu tak jak to było w latach poprzednich, pomiędzy na, na osiedlu akademickim wszystko się odbywa. Czyli kocyki, grille, to co studenci lubią najbardziej, jeżeli jest taka pogoda jak teraz. Tam też sporo będzie się odbywało takich konkurencji różnych i sportowych, i tych tradycyjnych, bieg z kegą, tak? Tak. Dobrze mówię, tak. Konkurs burgożercy, konkurs rolożercy, pizzożercy. Dzięki właśnie uprzejmości tutaj firm z Koszalina mogliśmy zapewnić studentom dodatkowe atrakcje. Są także jeszcze będą tor dmuchany tor przeszkód na osiedlu akademickim. To odbędzie się w środę. Dzisiaj wieczorem o godzinie 19 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym odbędzie się stand-up, najlepsza śmietanka polskich stand-uperów. Naprawdę bardzo gorąco Państwa zachęcam do wzięcia w tym udziału. A w czwartek kolejna kulturalna część Venaliów, czyli spektakl pod tytułem Księżyc nad Bufalo, także w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Czyli na kulturę przez duże K też postawiliście? Mm, tak, na kulturę i na rozrywkę. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, jak, w jaki sposób zamierzacie zmobilizować studentów do udziału w tych konkurencjach? Bo wiem, że w, w poprzednich latach, no, w ubiegłym roku nie było sporo chętnych. Gdzieś ten, myślę, że też gdzieś pomału już, ale to jest właśnie problem w całej Polsce. Kończy się ta kultura studencka, taka na studiowanie i rozrywka. Wiele osób to nawet widać na Politechnice Koszańskiej. Oprócz studi studiowania podejmuje w, w trakcie studiów także pracę, co jest. Według pracodawców bardzo cenione i jest to dobry pomysł na, na wyjście, na skończenie studiów, od razu mając jakieś doświadczenie. I po prostu, no, nie oszukujmy się, wielu studentów yy, nie, nie, ma, ma, czasu, nie ma czasu nawet yy, jakoś włączyć się w tą aktywność yy, poza nauką. Ale mamy nadzieję, że w tym roku przygotowaliśmy yy, świetne nagrody wraz z naszymi partnerami, wraz z Politechniką Koszańską, i mamy nadzieję, że właśnie tymi nagrodami zachęcimy studentów do udziału w konkursach. Macie wolne od nauki w tym czasie? Yy, nie całkiem, aczkolwiek tak. Dzisiaj od godziny 12 specjalnie na bitwę rektorów kontra prezydent zostały ogłoszone godziny rektorskie od godziny 12. W kolejnych dniach, czyli środa, czwartek, piątek, są to godziny rektorskie od godziny 14. To takie, taki oddech przed intensywną nauką, przed sesją. Kiedy ona się zaczyna? Oj, sesja zaczyna się, można powiedzieć, już za chwilę, bo w drugim tygodniu czerwca. No, co roku jest ten problem, aby zakończyć juwenalia i wejść w tą sesję z jak najlepszym przygotowaniem się, ale myślę, że studenci sobie poradzą jak co roku z tym. Czyli myślę, że teraz jest taki właśnie czas, żeby książki odstawić i. Tak, książki odstawić, nie, nie przejmować się, nie stresować się, zająć się zabawą i rozrywką. Mhm. A proszę powiedzieć, jak jest z organizacją, bo sporo jest tych imprez, no i ktoś musiał się tym zająć, to wszystko ogarnąć. Czy są osoby chętne do, do robienia tego? E, tak, organizacją zajmuje się parlament studentów. Na tą chwilę jest to około 25 osób, jednak no, osób aktywnych, biorących udział przy organizacji Juvenaliów jest około 10. To są te osoby, które zajmują się tym od A do Z. Mhm. Powiedział Pan, że coraz właśnie mniej jest osób, które, które chcą się w to angażować i za rok może być ciężko z, organiza z organizacją takich juwenaliów. Wiele osób z obecnego parlamentu w tym roku broni się, na, na, na przykład mu, mu, mówię także o sobie i myślę, no, trzeba szukać następców, trzeba powiedzieć to sobie jasno, trzeba inwestować w młodzież, aby ktoś za rok przejął A tą... apelujemy studenci pierwszego, drugiego, trzeciego roku, tak? Przyjdźcie, naprawdę przyjdźcie do parlamentu, poznajcie tą organizację od środka, to nie jest nic strasznego, a sam po sobie mogę powiedzieć wprost, że tego, czego nauczyłem się przy organizacji nawet juwenaliów, bo już trzeci rok gdzieś tam zawsze się pomagało przy tym. Naprawdę, powiem po sobie, nawet łatwiej jest potem iść do urzędu i załatwić sprawę, bo widzimy to z całkiem innej strony. Że jako... Myślę, że też pracodawcy inaczej patrzą, jeżeli w CV, w CV jest taka informacja, że ktoś mhm, działa w parlamencie, prawda, ma doświadczenie przy organizacji wielu imprez ze studiów, przynajmniej według mnie, powinno się nie tylko wynieść naukę, ale doświadczenie życiowe i właśnie organizacje studenckie, cała samorządność studencka jest świetnym polem do nauki. Dziękuję bardzo. Życzę Wam dobrej zabawy, dobrej pogody, żebyście z, zmotywowani wrócili do nauki i dobrze zaliczyli sesję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia Państwu. Do widzenia państwu.